Witam, zapraszam na odcinek Krzyżacy, aktorzy w młodości. Andrzej Szalawski, urodzony w grudniu 1911 w Warszawie, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, syn urzędnika państwowego Józefa Plucińskiego i Idy Szalawskich. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie, po którego ukończeniu w 1936 przez trzy kolejne sezony zdobywał aktorskie szlify na scenach Poznania i Lwowa. Grał w filmach od 1929 roku. Zyskał przed wojną popularność rolą w filmie Dziewczęta z Nowolipek. We wrześniu 1939 został zmobilizowany do 26 Pułku Piechoty. Jego oddział skierowano do Lwowa. Bronił miasta do jego kapitulacji. Pozostał na terenie okupacji sowieckiej. Grał w teatrze kierowanym przez Aleksandra Węgierkę i w teatrach grodzieńskich, białostockich i mińskich. Aktor w 1980 przeszedł na emeryturę. Zmarł na wylew 11 października 1986 roku. Miał 74 lata. Lucyna Winicka, urodzona w lipcu 1928 w Warszawie. Aktorka, dziennikarka i publicystka. Przed II wojną światową uczennica szkoły imienia Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie. W 1950 ukończyła studia na Wydziale Prawa. W 1953 ukończyła studia na PWST w Warszawie. Do 1974 występowała na scenach Szczecina i Warszawy. W drugiej połowie lat 70 zakończyła karierę aktorską. Założyła Akademię Życia i prowadziła ją przez ponad 10 lat. Była jedną z założycielek Transparency International Polska, organizacji do walki z korupcją. Przez ostatnie lata żyła w domu spokojnej starości w Palmirach, gdzie zmarła. 22 stycznia 2013 została pochowana na cmentarzu Powązkowskim. Miała 84 lata. Mieczysław Kalenik, urodzony w styczniu 1933 w Międzyrzecu Podlaskim. Aktor filmowy i teatralny. Urodził się jako syn Jana i Aleksandry z domu Kmielewskiej. Ukończył szkołę podstawową nr 2, a następnie gimnazjum ekonomiczno-handlowe w Międzyrzecu Podlaskim. Maturę zdał w 1952. Przyszłość swoją wiązał z zawodem marynarza. Bardzo interesował się recytacją wierszy. W 1952 brał udział w ogólnopolskim konkursie recytatorskim, który odbył się w Lublinie. Tam zauważyła go profesor PWST w Warszawie, Zofia Małynicz. Był aktorem w Teatrze Narodowym, Teatrze Nowym i Polskim w Warszawie. Od 1954 występował w Teatrze Telewizji. W 2001 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Międzyrzeca Podlaskiego. W 2008 został odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Aktor zmarł 16 czerwca 2017 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Międzyrzecu Podlaskim. Miał 84 lata. Zanim przejdziemy do Urszuli Modrzyńskiej, chciałbym Wam powiedzieć parę słów o serwisie Letyshops. Jest to usługa cashbackowa, która pozwala nam odzyskać część pieniędzy wydanych na zakupy w sklepach internetowych. Co najważniejsze, usługa jest całkowicie darmowa i w 100% legalna. Współpracuje ona z wieloma sklepami. Pieniądze, które do nas wrócą, możemy wypłacić na nasze konto bankowe bądź przez PayPala. Rejestracja jest bardzo prosta. Wystarczy adres e-mail, a także hasło. Pamiętajmy także, aby zainstalować wtyczkę, która poinformuje nas, że cashback został aktywowany. Jak to działa, pokażę na przykładzie Allegro. Na stronie Letyshops klikamy Allegro. Tutaj informacja, jaki maksymalny cashback możemy otrzymać, w tym wypadku jest to 8,7%. Naciskamy Przejdź do sklepu. Przechodzimy płynnie do sklepu Allegro. Tutaj informacja, że cashback został aktywowany. Następnie wyszukujemy produkt, który nas interesuje. Ja wpiszę wentylator. I po zakupie część gotówki wraca z powrotem na nasze konto. Jak widać, nie dość, że proces jest darmowy, to możemy na tym jedynie zyskać. Letyshops zwraca nam prawdziwe pieniądze, nie żadne bony itd. Wszystkie linki niezbędne do rejestracji znajdziesz u mnie w opisie tego odcinka. Urszula Modrzyńska, urodzona w lutym 1928 w Srebrnikach. Aktorka teatralna i filmowa. Zadebiutowała w 1949 w Teatrze imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu. W 1954 zdała aktorski egzamin eksternistyczny.
znana m.in. z roli Doroty w filmie Pokolenie oraz właśnie Jagienki w polskim filmie historycznym Krzyżacy. W latach 80. całkowicie wycofała się z działalności aktorskiej z powodu choroby. Była żoną aktora Zbigniewa Józefowicza i młodszą siostrą aktorki Heleny Makowskiej-Fijewskiej. Zmarła w Łodzi 11 grudnia 2010 roku. 20 grudnia została pochowana na cmentarzu komunalnym na Dołach. Miała 82 lata. Aleksander Fogiel, urodzony w lutym 1910 w Siedlcach. Aktor teatralny i filmowy, reżyser, dyrektor teatrów, scenograf, dekorator teatralny. Debiutował w teatrach Wojska Polskiego, w których występował aż do zakończenia II wojny światowej, pracując w nich jednocześnie jako aktor, scenograf i autor sztuk. Po wojnie wiązał się kolejno z wieloma teatrami w Polsce, m.in. we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Miał w swoim dorobku ponad 100 ról filmowych. Aleksander Fogiel zmarł 17 stycznia 1996 roku w wieku 86 lat w Łodzi i został pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym na Dołach. Emil Karewicz, urodzony w marcu 1923, aktor teatralny, filmowy i radiowy. Karierę aktorską rozpoczął na bezpłatnym stażu w Wilnie, w tamtejszym Teatrze Małym, gdzie zagrał rolę Małpy. Występował w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. W 2004 odcisnął swoją dłoń w Alei Gwiazd Międzyzdrojach. Był ambasadorem Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. 18 czerwca 2013 roku nakładem wydawnictwa Melanż ukazała się autobiografia Emila Karewicza zatytułowana Moje 3x3. W 2015 artysta zakończył karierę aktorską ze względu na postępującą chorobę. 17 marca 2020 roku około godziny 12 trafił do szpitala w Międzylesiu, gdzie stwierdzono u niego udar. Zmarł następnego dnia o godzinie 4. W czasie pobytu w szpitalu tylko na chwilę odzyskał przytomność. Urnę z prochami Emila Karewicza złożono w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Leon Niemczyk, urodzony w grudniu 1923 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny. Jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii. W ciągu ponad 50 lat kariery zagrał w około 400 filmach polskich i prawie 150 zagranicznych, głównie niemieckich. Grał także w filmach czechosłowackich, jugosłowiańskich i francuskich. Urodził się w Warszawie, gdzie mieszkał do czasu II wojny światowej wraz z rodzicami i rodzeństwem, trzema braćmi i siostrą. Jego braćmi byli Skrzypek, Wacław Niemczyk i Ludwik Niemczyk, żołnierz Armii Krajowej. Po roli w filmie Romana Polańskiego Nóż w wodzie zaczął otrzymywać propozycje gry w filmach zagranicznych. W 1939 odebrał Nagrodę Państwową dla najlepszego aktora za rolę inżyniera Lorenza Regera w filmie Horsta Simana Czas życia. Aktor zmarł na raka płuc 29 listopada 2006 w Łodzi. Prochy Niemczyka spoczęły na łódzkim starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Miał 82 lata. Grażyna Staniszewska, urodzona w lipcu 1936 w Łodzi. W latach 1951-1954 grała w amatorskim teatrze w Łodzi, studiowała na PWST w Warszawie. Studia ukończyła w 1960 roku. Zadebiutowała na profesjonalnej scenie teatralnej w październiku 1960 roku. W latach 1960-1974 występowała w Teatrze Narodowym w Warszawie, a następnie do 1981 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Grała w takich filmach jak Szkice węglem, Popiół i diament, Zamach, Zazdrość i Medycyna. Po roli w Krzyżakach występowała głównie w teatrze. Karierę aktorską zakończyła na początku lat 90. Aktorka zmarła 4 marca 2018 roku. Została pochowana na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Miała 81 lat.